Dzień dobry, ja się nazywam Karolina Lewestan i chciałam Wam opowiedzieć o mojej nowej książce. Ta książka jest ze mną od kiedy pamiętam. Zaczęłam ją pisać jeszcze na studiach. Ja po prostu żyłam z tą książką wiele, wiele lat i robiłam bardzo dużo różnych innych rzeczy. Zrobiłam doktorat, uczyłam studentów, pisałam do gazet i cały czas gdzieś w tle pisałam tę książkę. I ta książka była zawsze dla mnie ogromną odskocznią, schronieniem, takim, jak to się teraz mówi, safe space. Zawsze tam wracałam, jak się bałam rzeczywistości. I zawsze, jak sobie myślałam, że kiedyś zdarzy się w moim życiu coś naprawdę cudownego, to myślałam, że to będzie właśnie to, że ktoś przeczyta moją książkę Silla. Żeby w ogóle napisać Sillę, pojechałam na lodowiec i przez niego przechodziłam wiele, wiele dni, żeby zobaczyć, jak wyglądają takie miejsca pokryte wiecznym lodem. Poznałam astronomkę z Uniwersytetu Harvarda, która wyliczyła mi trajektorię moich dwóch księżyców, które w tej książce występują, żeby nie było dziwne to, w jaki sposób one zmieniają swoje fazy. Poznałam bardzo wielu przyrodników. Pojechałam pod Bostonem nawet do sanktuarium wilczego, żeby patrzeć na wilki, które zostały uratowane przez przyrodników tamtejszych, żeby zobaczyć, jak zachowują się wilki i bliżej je poznać. Ilość rzeczy, które ja zrobiłam, żeby pisać tę książkę, jest naprawdę nieprawdopodobna. I kiedy redaktorka Karolina Oponowicz z Agory przeczytała ją i powiedziała, że podoba jej się i chciałaby to wydać, no to naprawdę wybuchnęłam płaczem. Bo tyle lat żyć z jakąś historią w ukryciu i ona jest tylko twoja i zawsze ci się wydaje, że chcesz, żeby ktoś jeszcze ją przeczytał, ale kiedy nagle to się może stać taką realnością, prawdą, to jest to... No, zmiotło mnie to troszeczkę z nóg.